Bóg mi darował karę. Nie muszę stać w kolejce do konfesjonału. Prawie 9 lat temu spotkałam osobiście Jezusa i On zamieszkał we mnie. Jest we mnie, jestem z Nim zjednoczona. Religia w tym kraju będzie ci mówiła, że Bóg jest gdzieś daleko w chmurach. Ja też kiedyś tak myślałam. Ale kiedy usłyszałam słowa Ewangelii, co Jezus dla mnie zrobił, zapragnęłam Go poznać osobiście, bo usłyszałam też, że zapłatą za grzech jest śmierć, a darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. Te słowa skonfrontowały mnie ze stanem mojego serca, bo żyłam w grzechach, żyłam w niemocy. Było mi źle w życiu, nie układało mi się nic. Czułam się nikim, poniżona, potępiona, upokorzona. Zaczęłam popijać, ale nic się nie zmieniało. Związek, w którym byłam, nie przynosił mi szczęścia. Dopiero szczęście przyniósł mi Jezus. Jego prawdziwe słowa Ewangelii przemieniły moje życie, bo uwierzyłam prostą wiarą, że Jezus mnie kocha, że On z miłości dał się zabić za mnie, po to, bym ja mogła osiągnąć życie wieczne już tutaj na ziemi. Chcę ci powiedzieć, że Bóg szuka ludzi wiary i Bogu podobają się ludzie wiary. I On wynagradza tych, którzy Go szukają. I ja tego doświadczyłam. Dzisiaj jestem głosem Boga do ciebie. I mówię ci, jeśli nie zmienisz swojego myślenia, to skończysz w piekle. Nie chcę cię straszyć, ale taka jest prawda. Ale prawdą jest też to, że Jezus umarł za ciebie. On wziął wszelkie zło na siebie, które należało się człowiekowi, po to, by człowiek mógł wziąć wszelkie dobro od Jezusa. To jest tak zwana wymiana krzyżowa. Nie mówi się o tym dzisiaj. Kościół nie mówi o tym. Mówi ci o tym, żebyś przyjmował opłatek, żebyś święcił jajka na Wielkanoc i nazywa to spotkaniem z Bogiem. Ale to jest nieprawda. Z Bogiem możesz się spotkać w duchu, przez wiarę w dzieło krzyża, które miało miejsce 2000 lat temu. I to jest tak proste, że nawet dziecko może w to uwierzyć. Jezus powiedział: błogosławieni ci, którzy uwierzą, a nie zobaczą, bo taka jest właśnie wiara. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewasz. Czego się dzisiaj spodziewasz? Zapewne dobrych rzeczy. Więc otwórz drzwi swojego serca i doświadcz prawdziwej przemiany życia, prawdziwego obrzezania serca, którego ja doświadczyłam. Wiecie, ja miałam kiedyś serce z kamienia. Ludzie mnie denerwowali, unikałam ich. Nie miałam przyjaciół, byłam nieśmiała, zamknięta w sobie. A dziś się nie boję, dziś się nie lękam, bo wielki Boży Duch zamieszkał we mnie. I On powiedział: nie bój się i nie lękaj się. Dokądkolwiek pójdziesz, ja będę z tobą, aż do skończenia świata. I tak jest po dzień dzisiejszy, ponieważ prawdziwa Boża miłość usuwa wszelki lęk z życia człowieka. Ta właśnie miłość zmieniła moje życie, doprowadziła mnie do opamiętania. Boża dobroć, Boża miłość jest dostępna
dla każdego człowieka, a każdy człowiek pewnie szuka tej miłości. Wiesz, ta ludzka miłość, ona jest zmienna. Ona w okamgnieniu może przerodzić się w nienawiść, a Boża miłość jest stała i niezmienna, tak jak Bóg jest niezmienny dla każdego człowieka, który otworzy przed Nim serce, który zapragnie prawdziwej przemiany życia. Ja zostałam przeniesiona ze śmierci do życia. Dzisiaj żyję dzięki Jezusowi, bo On uratował moje życie. I Jezus może zmienić Twoje życie. Możesz Go dzisiaj doświadczyć. Jezus uwolnił mnie od wszelkiej agresji, od wszelkiego potępienia, od wszelkiego poniżenia. Dziś jestem wolna w tym temacie. Jestem szczęśliwa, bo moim prawdziwym szczęściem jest Jezus Chrystus. Możesz dzisiaj Go doświadczyć. Jeżeli zmagasz się z jakąkolwiek chorobą albo z jakąkolwiek niemocą w swoim życiu, żyjesz w stresie, może żyjesz w nałogach, to przyjdź, nałożę na Ciebie moje ręce i doświadczysz uzdrowienia, doświadczysz uwolnienia. Bo Słowo Boże mówi, że ci, którzy uwierzą, kłaść będą ręce na chorych, a oni będą zdrowieć. I to jest za darmo dla każdego, który wierzy. Podejdź tu dzisiaj do mnie. Wypróbuj mnie, a doświadczysz Boga w swoim życiu. I nie zwlekaj. I nie zastanawiaj się. Tylko zmień myślenie i przyjdź do Boga w takim stanie, jakim jesteś. On szuka otwartych serc, serc, które przyjmą Jego prawdę. Prawdę o prawdziwej, bezwarunkowej miłości, dostępnej dla każdego, kto wierzy. On powiedział, że kto do mnie przyjdzie, tego nie odrzucę precz, więc przyjdź jeszcze dzisiaj. Jeśli nie masz odwagi tutaj podejść, możesz to zrobić w swoim pokoju. Powiedz do Niego ze szczerego serca, że nie znasz Go, że nie wiesz, co o tym wszystkim myśleć, ale chciałbyś poznać prawdę. Chciałbyś Go doświadczyć. Jeśli szczerze otworzysz przed Nim serce, to poznasz Go. Poznasz prawdziwą miłość. Miłość, która się nie zmienia, która jest bezwarunkowa. I tego Ci dzisiaj życzę, aby te słowa przeszywały Twoje serce. Aby te słowa doprowadzały Cię do pokuty, abyś o tym rozmyślał, aby to nie dawało Ci spokoju. Modlę się, abyś doświadczył tego Boga jeszcze dziś. Amen.